w Młodowie, poza tym, że macie pięknie, haftujecie pięknie obrusy, macie przepiękne ogródki, bo widać to na załączonym obrazku, jakie piękne kwiatki. Z czego Młodów jeszcze słynie w kuchni? Pieczona kaczka nadziewana. No co jeszcze? Pierogi ruskie, szwaby, o właśnie szwaby, my będziemy przygotowywać. Szwaby to, ale to szwaby to nie pierogi ruskie, to coś innego. Co innego, to są pierogi szwaby, to wy... Ziemniaki w ziemniaka. Ziemniaki w ziemniaka, to się tak, ziemniaki trze. Siedzi ziemniak na ziemniaku? Tak, siedzi ziemniak okay. Na ziemniaku. Ziemniaki się trze, tu mamy, tu pokażemy zaraz, mamy tarkę, ziemniaki utrzemy, potem odciskamy w ściereczce i ziemniaki następne gotujemy na kuchni, tłuczemy, dodajemy sera, tutaj aha. Cebulka jest, a to mamy ziemniaki już odduszone aha. I troszkę dodajemy ziemniaków tych gotowanych do tych tartych, surowych i przyprawiamy troszkę pieprzem i solo i mieszamy, troszkę mąki dajemy tam, w zależności. Skąd nazwa szwaby? No to od... Od szwabów? Od szwabów jednak, niestety. Tak. Tak jadali? No tak jadali. Tu zamieszkiwali Ukraińcy, tak. Polacy tak. I koloniści niemieccy. Rozumiemy. I oni przeważnie, zresztą ziemie tutaj są takie, jakie są, nie bardzo piękne. Wszystkie, nie wszystkie urodzajne, bo są bardzo ale podmokłe. Śliczne. Najwięcej było właśnie sadzonych ziemniaków. Aha. I ta tradycja, no były ziemniaki w ziemniakach. I to właściwie od Niemców wyszło, także te ziemniaki w ziemniakach. Obieramy ziemniaki, większą ilość, część gotujemy, a część zetrzemy na tarce, odciskamy w sześcierkę, potem dodajemy do tej części tartej troszkę mąki, to tam w zależności od ilości wilgoci, tak. Prawda? Tak. I mąki ziemniaczanej troszkę. I mieszamy, soli troszkę pieprzu, mieszamy, potem robimy takie placuszki, a do tych ziemniaków gotowanych dodajemy też pieprz, troszkę soli i sera. Biały twaróg, biały twaróg. No tak, tak, żeby tak. W domu przygotowany no, twaróg, tak, tak. Prawda? No i potem... Proszę się nie chować, tak. Proszę tu osażnie do nas. No i zawijamy potem takie placuszki robimy, zawijamy ten farsz, dajemy i oblepiamy troszkę mąką. I do baniaka. I do baniaka i się gotuje. Gotuje się. I słuchajcie, ale taki jeden szwab, to dla mnie to już jest niezła porcja. No, tak, a ile takich szwabów potrafi zjeść mieszkaniec w waszej miejscowości? No to na przykład jak mąż, on ciężko pracuje, no to 3-4 szwaby zje. Cztery szwaby i idzie spać, podejrzewam. Nie, idzie do pracy fizycznej. Typowe danie obiadowe czy kolacyjne? To jest obiadowe, także. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować szwaba. Ta nazwa mi się do końca nie podoba, ale z drugiej strony to mi się śmiać chce, że jemy szwaba. Już jemy. Przemyśla nazywają to granaty. I można. Granaty. To wszystko tak jakoś nawiązanie do czasów tych dawnych, do których nie do końca chcemy wracać, bo my się teraz radujemy pysznym jedzeniem i szczęściem. No. I można jeszcze z maśnym mlekiem, ze śmietanką sobie tam maczać. Ja nie chcę maczać, nie jest pyszne. Ja nic nie moczę, jest przepyszne. To jest przepyszne. To jest rewelacyjne. Jak takie szwaby mają być, zawsze, to niech będą. To nie będą to szwaby. Pycha. Jest takimi plecami. Wolę to od pierogów ruskich. Tak, no. Szwaby są lepsze. No. Dziękuję paniom bardzo. To było pyszne. To była pracochłodniejsze. To była pracochłodniejsze, ale nieraz warto więcej popracować, a mieć lepszy efekt. To była dla mnie ogromna uczta. Dziękuję pięknie. Kłaniam się pięknie. Wszystkiego dobrego.